Paweł postanowi świętować rocznicę ślubu z Anką. To zaskakujące w obliczu jego ostatniego wyznania. W 151 odcinku Przyjaciółek dojdzie do niespodziewanego zwrotu akcji. Sprawdź, co się wydarzy. Przyjaciółki, odcinek 151, sezon 13, w czwartek, 28.03.2019 o godzinie 21.10 w Polsacie. Los zarwił z udanego małżeństwa Anki, Magdalena Sturzyńska, Brauer, i Pawła, Bartek Kasprzykowski. Postawił na jego drodze Mariannę, Urszulę Grabowska, dla której nosz Anki stracił głowę. Jednak Paweł obiecał żonie, że będzie zwalczał to uczucie. Przed parą kolejna dawka emocji w rocznicę ich ślubu. W 151 odcinku Przyjaciółek Paweł postanowi przypomnieć żonie o rocznicy. Dzisiaj nasza rocznica ślubu, pamiętałem. Powie z przymilnym uśmiechem Paweł, po czym będzie chciał wręczyć Ance kwiaty. Anka popatrzy na niego zmęczonym wzrokiem i odpowie: Paweł, ty mi zrobiłeś już wystarczający prezent. Tego dnia Strzeleckich niespodziewanie odwiedzą sąsiedzi, Piotr, Adam Cywka i Marianna. Aby wspólnie uczcić rocznicę ślubu Anki i Pawła. Wszystkiego najlepszego młodej parze. Pamiętałam. Mówiłaś, że macie 10, a my też mamy 10, tylko w styczniu, powie radośnie Marianna i uściśnie jubilatów. Podczas przyjęcia Marianna zostanie oblana barszczem przez Ankę. Czy Anka zrobi to specjalnie, żeby zemścić się na sąsiadce? Mąż Marianny zdradzi, że jego żona była miss mokrego podkoszulka. Zobacz fragment.